Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wicepremier, minister cyfryzacji. Już za chwilę, bo na razie tylko tak nominowany i powołany przez Sejm. Krzysztof Gawkowski z Lewicy jest ze mną. Dzień dobry. Nominacja za godzinę, więc na razie poseł Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry Państwu. Panie premierze, pan pozwoli, że już się będę wdrażał do nowej nomenklatury. To jest oczywiste, że mam mnóstwo pytań związanych z tym, co się wydarzyło wczoraj, z powołaniem premiera, z exposé. Ale Grzegorz Braun ukradł wszystkim show i zrobił coś, czego ja przyznam, no różne rzeczy widziałem w Sejmie przez te 25 lat, jak na to patrzę z bliska, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Skandaliczne i haniebne zachowanie pana posła Brauna i to, co można powiedzieć, tylko to jest olbrzymie potępienie, ale i wstyd, bo to jest wstyd na cały świat, żeby takie zachowania w Sejmie poseł Rzeczypospolitej Polskiej realizował. Czasami pojawiają się takie artykuły, oj, wstyd na cały świat i ja sobie... Ale tu jest Właśnie chciałem powiedzieć, bo ja się z tego zwykle śmieję, ale wczoraj rzeczywiście najważniejsze gazety światowe, i to nie w ramach ciekawostki, opisywały fakt, że polski poseł gasi świece hanukowe, symbol religijny, nie symbol, nie wiem, państwowości. Dlatego kary, które są przewidziane w regulaminie, to dla mnie osobiście za mało. Gdyby można było posła Brauna wykluczyć w jakiś regulaminowy sposób z kilku posiedzeń z Sejmu, chociaż tyle, to myślę, żeby była większa kara niż to, że ktoś mu daje karę finansową, bo na te kary finansowe odpowiada jakimiś zbiórkami w internecie. Niektórym się to podoba. Cała ta sytuacja jest żenująca i pokazująca, że w głowie pana Brauna antysemityzm to jest mózg. Myśli pan, że to antysemityzm, że to nie jest po prostu taka chęć zwrócenia na siebie uwagi, zagrania na siebie ten blask? To w takim razie ja bym bardzo prosił, żeby jego koledzy z Konfederacji się odcięli od niego i powiedzieli: przepraszamy za pana Brauna, wyrzucamy go z klubu. To jest przynajmniej pokaz tego, że tam w Konfederacji ludzie inni tak nie myślą. A myślą tak? Myśli pan, że jest szansa na to, że go wyrzucą z klubu? Myślę, że jego koledzy w Konfederacji, niektórzy się go wstydzą. Wstydzą się, tylko myślę, że jeszcze nie podjęli decyzji. Gdyby pewnie mieli podejmować tą decyzję racjonalnie, to powinni go wyrzucić. A jeżeli będą bronili swojego środowiska, to go zostawią. A to jest błąd, bo to jest człowiek, który ośmieszył sobie parlament, ale i też skompromitował Konfederację. No właśnie, mówi pan, że Konfederacja powinna się go pozbyć, a jak się nie pozbędzie, to co? To odwołacie wicemarszałka Bosaka? Płaci się cenę za to, że jest się w jakiejś grupie ludzi. Jeżeli grupa ludzi widzi, że wśród nich jest wariat, no ja tak to oceniam. Mm-hmm. I niech pan Braun nie sądzi, jeżeli ma taką potrzebę, to w takim razie powinna ta grupa ludzi się od niego odciąć. A jeżeli się nie odcina i mówi: słuchajcie, no nic się nie stało generalnie, no potępiamy, ale nic nie zrobiliśmy, to według mnie płaci się cenę kolegialną, a w tym przypadku reprezentacyjną, bo jest wicemarszałek z Konfederacji. Ale komisja sejmowa, z którą pan jako minister cyfryzacji będzie współpracował, jest, no, nią przewodzi poseł Konfederacji, debiutant, pan poseł Pejo, zdaje się, tak? No, to jest poseł Konfederacji, pan go zna przecież. Tak, no, i uważam, że merytorycznie bardzo dobry poseł. No właśnie, no i tam są normalni ludzie, jak pan twierdzi, w takim razie. No to co oni robią z Braunem? Dlatego Brauna powinni wyrzucić. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby stać boku i powiedzieć: no daliśmy mu naganę. No cóż jest nagana? To znaczy on na naganie zapomni, a następnym razem nie weźmie gaśnicy, tak jak wczoraj, bo też powiedzmy, wziął gaśnicę, odpalił gaśnicę, psikał, strzelał w te hanuki, a następnie w panią, która tego broniła. Czy ja nie wiem, czy byśmy nawet w książce, a lubię pisać książki, wymyślili taki scenariusz, żeby ktoś takie coś zrobił. Nie wiem, no też w filmie byśmy tego nie zrobili. To prawda, tego chyba nikt by nie wymyślił. Wicepremier Krzysztof Gawkowski jest ze mną w studiu. Panie premierze, zostawmy posła Brauna. Ta rozmowa jest zresztą krótsza, bo pan rzeczywiście zaraz pędzi. Zaraz jedzie prosto stąd do Sejmu. Wspólnie wyjeżdżamy do Pałacu Prezydenckiego. To właśnie, do Pałacu Prezydenckiego. Jak będzie wyglądał ten kalendarz dzisiaj? No bo słyszymy, że Pałac Prezydencki, a później posiedzenie Rady Ministrów, tak? Później spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, później ministrowie część do swoich resortów wyjeżdża, druga część spotyka się na kolegium do spraw specsłużb. Ja zostaję w tym czasie w KPRM-ie. Tam informacja Prezesa Rady Ministrów o służbach i pewnie zmiany w służbach. No dobrze, a pan zna już swoich wiceministrów? Niektórych znam, nie wszystkich znam. Jestem umówiony dzisiaj na ostateczne konsultacje z kolegami z innych partii.
No dobrze, i kiedy oni będą powoływani? Już dzisiaj? Już dzisiaj pan ich wprowadza do ministerstwa? W resortach siłowych będą dzisiaj, bo to ten pierwszy krok, który dotyczy też zmiany w służbach. W niektórych resortach sekretarze stanu, czyli posłowie, którzy wejdą, a następny krok po powrocie Donalda Tuska, czyli pewnie poniedziałek. Czyli tak naprawdę dopiero wszyscy wiceministrowie w poniedziałek. Tak, dlatego że dla naszych też słuchaczy ważna rzecz, wiceministrowie, ci, którzy nie są parlamentarzystami, muszą przejść tak zwaną wirówkę, czyli sprawdzenie ABW, sprawdzenie służb. No nikogo się nie wprowadza do resortu bez tego, jak nie da zielonego światła służba specjalna. Czyli, no dobrze, to rzeczywiście trochę czasu zajmie. Pytam o to wszystko, bo to jest ten moment przejmowania władzy i on zapewne wyglądałby inaczej, gdyby nie, no właśnie, gdyby nie Grzegorz Braun, gdyby nie to całe zamieszanie. Rozmawialibyśmy tylko o tym. Ale wczoraj padło wiele różnych słów, nie tylko zostawiając już posła Brauna, nie tylko to, znaczy nie to było najważniejsze. Najważniejszym wydarzeniem wczoraj, i myślę, że pamiętamy, za to będzie exposé Donalda Tuska. Donald Tusk wyszedł, powiedział, że będzie mówił krótko, mówił 2 godziny, a z czego przez godzinę mniej więcej rozbieg brał, takie miałem wrażenie. Czy pan, bo ja patrzyłem na ławy lewicy i pan miał dość nieprzeniknioną minę, ale no twarz wicemarszałka Czarzastego zachwytu nie wyrażała jakoś. Ja uważam, że to, co powiedział Donald Tusk, jest dla nas ważne z bardzo też tej perspektywy kampanijnej. Wpisaliśmy, udało się namówić Donalda Tuska i to się pojawiło. Słowo o tym, że to, co było dane przez PiS, nie zostanie odebrane. To jest dla nas bardzo ważne, bo programy społeczne w Polsce wszystkie zostaną zachowane. My to w kampanii mówiliśmy i Włodek Czarzasty, o którego pan pyta wielokrotnie, więc pan marszałek wprowadził do tego exposé zdanie, które jest dla nas kluczowe. Czyli? To właśnie to, że Co było dane, nie będzie odebrane, bo wiele osób uważało, że ta koalicja liberalnie przyjdzie ciąć. Nie będzie cięć chociażby to w programach społecznych. No dobrze, ale panie premierze, to się okaże, bo ja przypominam sobie no, praktykę rozmaitych rządów, które zaczynały też od tego, że wszystko wam damy, a później ale zapytał pan o exposé, a exposé, tak. W tym exposé to zdanie było dla nas kluczowe i padło. A jakie pan tam konkrety, takie lewicowe konkrety usłyszał? 30% podwyżki dla nauczycieli. To był pomysł też Platformy. No, ale złożyła go lewica rok temu i później jeździliśmy z nim po kraju. Ale też druga waloryzacja rent i emerytur. Jeśli będzie inflacja wysoka powyżej 5%. Ale mówiliśmy o tym, złożyliśmy ustawę, to też się udało wpisać. A i to usłyszał exposé. Pan o 300 tysiącach mieszkań? Nie, ale jest zapis w 21 punkcie umowy koalicyjnej, w którym tak, jest... Tak, ten zapis. W którym jest napisane to wszystko bez żadnych gwarancji budżetowych. Tak. Co było powodem tego, że wasi koledzy z partii Razem powiedzieli, że do rządu nie wchodzą? Dlatego, że nie wiem, jaka będzie sytuacja budżetowa. Umówiliśmy się z Donaldem Tuskiem, że w pierwszych tygodniach powstanie biała księga finansów publicznych i zadłużenia państwa i między innymi program mieszkaniowy, który dla nas jest ważny, budowanie mieszkań na wynajem, będziemy opisywali w ramach tego, ile chcieliście pieniędzy... Chcieliście budować 300 tysięcy mieszkań. Chcemy. W ciągu 5 lat. Tak. Na razie nawet tego nie zaczynacie. No dobrze. Nie. 8%... Jest w umowie koalicyjnej to zapisane i żebyśmy też nie mówili, jest. Nie ma konkretu. No nie, ma konkretu, bo nie wiadomo, czy będziemy budowali od razu. A 8% PKB na służbę zdrowia, tego też nie o tym też nie przeczytałem. A zaskoczę pana redaktora, dlatego że o tych procentach podczas rozmów rozmawialiśmy. Ja wiem, jakie jest dojście do tych 8% PKB. Wiem, pan że to wie, nie... ale tego wczoraj nie Tak, nie, nie padło, ale w czwartym punkcie tej umowy koalicyjnej jest też zapis. Większe nakłady na ochronę zdrowia, to jest zapisane. Proszę państwa, ja do tej rozmowy wrócę. Na pewno wrócę do rozmowy z panem ministrem cyfryzacji o cyfryzacji. Bo o tym chciałbym porozmawiać. Tak. I umawiamy się na początek stycznia. Oczywiście, będę u pana redaktora i chciałbym o cyfryzacji. O cyfryzacji, proszę państwa, ale dzisiaj pan Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy jak na razie. Tak jest. Jedzie do Pałacu Prezydenckiego, więc ja państwu serdecznie dziękuję, panu również. Dziękuję pięknie, dobrego dnia państwu. A pan zbiega z naszego... Zbiegam, winda czeka. Czwartego piętra, ziu. Do widzenia, kłania się. Do zobaczenia.